Moich przyjaciół, chcielibyśmy Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć o Jezusie Chrystusie, o tym, jak poznaliśmy Go osobiście i o tym, jak On uratował nasze życie. Zawsze to powtarzam, że osoba Jezusa Chrystusa wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Ludzie się zastanawiają, czy w ogóle dzisiaj w XXI wieku można mieć relację z żywym Bogiem. Ano można. Chcę Ci właśnie powiedzieć tą taką cudowną prawdę, że przede wszystkim Jezus żyje, nie umarł, żyje, ma się dobrze i zamierza wrócić na tą ziemię po swój Kościół, czyli po ludzi, którzy osobiście oddali Mu swoje życie, uznali Go jako Pana i Zbawiciela. I ja jestem taką osobą, która osobiście spotkała się z Jezusem, z Jego Słowem, przyjęłam Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Miało to miejsce 18 lat temu, już jakiś kawałek czasu. I ten Jezus żyje we mnie i ma się dobrze, i ja mam się dobrze. I dlatego z miłości do Was stoimy tutaj na tym miejscu, żeby troszkę Wam o Nim poopowiadać i też przybliżyć Wam osobę Jezusa, żeby to nie była taka osoba dla Was, że kiedyś być może chodziła sobie taka osoba po ziemi, ale co ona ma wspólnego tak naprawdę z moim życiem i co ja mogę chcieć od tego Jezusa. Możesz chcieć od Niego bardzo, bardzo, bardzo wiele, a mianowicie, jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek w swoim życiu, po co jesteś w ogóle na tej ziemi, ja uważam, że każdy z nas miał takie pytanie w sobie. Ja jako nastoletnia dziewczynka, będąc jeszcze w szkole podstawowej, miałam takie nurtujące mnie pytanie: po co ja w ogóle jestem na tej ziemi? I tak naprawdę nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, ani siostra na lekcji religii, ani żaden inny nauczyciel. A było we mnie nurtujące mnie pytanie: po co ja tutaj w ogóle jestem? I wiesz, kiedy moje życie zetknęło się ze słowami Ewangelii, to zrozumiałam, że tak, to jest prawda. W wieczności patrzyłam na Boga i w momencie, kiedy zetknęło się moje życie z żywym Słowem, to ja oddałam Mu swoje życie. 18 lat temu moje życie było w bardzo trudnym położeniu. Żyłam z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej i tak naprawdę chciałam zmiany, ale nie bardzo wiedziałam jak. Chciałam, żeby on się zmienił, ale wiedziałam, że nie istnieje ani jedna taka osoba, która może nam pomóc. Byliśmy w mieście, w którym policja była skorumpowana. Ja nigdzie z moim wewnętrznym bólem w ogóle nie wiedziałam, dokąd mam się udać. I wiecie, ja sama tak we własnym sercu kiedyś powiedziałam: Boże, jeśli tylko istniejesz, zabij go albo go zmień. I nastąpiła potężna rewolucja, ponieważ człowiek, z którym żyłam, trafił do więzienia i w więzieniu poznał Jezusa. I napisał do mnie list i powiedział w tym liście, napisał do mnie, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i on prosi mnie o przebaczenie. Była to dla mnie bardzo dziwna informacja. Mówię: jaki Jezus, jakie przebaczenie grzechów? Nie umiałam tego w ogóle w sobie poukładać. Ale kiedy wrócił do domu, a zaznaczam, że żył jako przestępca i ja życie przestępcy oglądałam, ale kiedy wrócił do domu i ja oglądałam jego życie, mówię: kurczę, jakiś jest inny, jakiś zmieniony. Nie zresocjalizowany, ale tak naprawdę człowiek o innym sercu, człowiek o innych pragnieniach, człowiek, który żyje w zupełnie inny sposób. I mówił do mnie: słuchaj, musisz narodzić się na nowo. Ja mówię: ty jesteś chyba nienormalny. Ja jestem sprawiedliwa, ja w ogóle chyba pójdę do nieba, aczkolwiek nie bardzo wiedziałam na podstawie czego. I wiecie, ja w moim sercu byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Wydawało mi się, że mam wiele wspólnego z Jezusem. W ogóle mówię: mnie kiedyś chciano zabić, Jezusa zabili, więc mówię, jakiś taki w ogóle mój brat Jezus. Ale przydarzyła się w moim życiu taka sytuacja, że zostałam też aresztowana jako współudziałowiec w zorganizowaniu grupy przestępczej. I kiedy jechałam skuta w kajdankach do prokuratury, groziło mi naprawdę solidne lata odsiadki, to zawołałam do tego Boga, o którym mi było mówione, że On żyje, że nie jest martwy, ale że żyje. I zawołałam do Niego: jeśli żyjesz i jesteś żywy, to pomóż mi. I zdawałam sobie z tego sprawę, że trup mi nie pomoże. I wiecie, ja tak naprawdę nie poszłam do więzienia, ale nie o tym chcę mówić. Nie poszłam do więzienia, ale zaczęłam czytać Biblię. Zaczęłam czytać tą Biblię i mówię: Boże, w ogóle facet, który mi mówił Ewangelię, który mówił mi o tym, że Jezus żyje, z czegoś pokutował, to znaczy nawracał się z czegoś.
zmieniał kierunek twojego życia, a ja w ogóle nie uważam, że kierunek mojego życia jest zły. Mi się wydaje, że kierunek mojego życia jest dobry, a poniosłam tak potężną ofiarę w swoim życiu, że wedle chyba moich uczynków i tego, co ja przeżyłam, no to w ogóle mam gwarantowane miejsce w niebie i to w ogóle gdzieś z samego przodu. Ale wiecie, prawda jest taka, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z łaski. I kiedy czytałam tą Biblię, to przeczytałam, że jeśli mężczyzna w swoim sercu pożądliwie spojrzy na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I ja sama we własnym pokoju klęknęłam na kolana, ponieważ zrozumiałam, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy, a Bóg wszystko podniósł do pułapu serca. Ja zobaczyłam, że w moim sercu tak naprawdę popełniałam grzechy cudzołóstwa, grzechy morderstwa. Rozumiecie? I w ogóle powiedziałam: Boże, ja potrzebuję Jezusa. Ja potrzebuję, żeby On obmył mnie z moich win. Potrzebuję doświadczyć tego. I ja osobiście we własnym pokoju, na kolanach, przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Powiedziałam: zamieszkaj we mnie. Przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie. Zamieszkaj we mnie i wypełnij mnie swoim świętym duchem. I On zamieszkał we mnie 18 lat temu. Kierunek mojego życia całkowicie się zmienił. Jezus Chrystus spowodował to przede wszystkim, że idę do nieba. Nie przez moje uczynki, ale przez uczynki Jezusa. Przez to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. I to jest prawda, z którą tak naprawdę musi się zetknąć każdy człowiek. Niezależnie od tego, co posiadasz. Niezależnie od tego, kim jesteś. Niezależnie od tego, jak jesteś wykształcony. Musisz na tej ziemi pojednać się z Bogiem. Kiedy ja te słowa słyszałam, były one dla mnie bardzo trudne. Bardzo. Ja tak naprawdę nie wiedziałam, do jakiej szufladki w moim życiu schować tę informację. Ale chcę Ci powiedzieć, że to jest wszystko bardzo proste. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zwyciężył piekło, zwyciężył szatana, zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, pokonał wszelką chorobę i zrobił to dla Ciebie i dla mnie. Zrobił to dla Ciebie i dla mnie. To jest akt Boga w kierunku do człowieka. To nie jest pusty akt, to jest miłosny akt Boga do człowieka. Tak Bóg pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiecie, kiedyś taki dzień jak dzisiaj, on się zakończy. Czy w to wierzysz, czy nie? Bóg nie potrzebuje twojej wiary, żeby wrócił. Rozumiesz? Ale On wróci na tę ziemię. Wróci po swój kościół. Ja jestem tutaj między innymi dzisiaj po to, żebyś pojednał się z Bogiem, żebyś stał się Jego żywym kościołem. Że wtedy, kiedy On wróci, to żeby Cię zabrał razem ze sobą. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus.
niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Zbawcą był, tylko byś mym Panem był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, to tak naprawdę okoliczności mojego życia absolutnie się nie zmieniły. Ale wiecie, wydarzyło się coś bardzo ważnego w moim wnętrzu. Ożył mój duch. Mój duch ożył i ożyła dla mnie perspektywa wieczności. I tak naprawdę okoliczności mojego życia, one były bardzo trudne. Dlatego, że zamknęli do więzienia mojego męża, zamknęli do więzienia mojego tatę, zamknęli do więzienia jednego mojego szwagra i zamknęli do więzienia drugiego mojego szwagra. Mieszkam w bardzo malutkim mieście i tak naprawdę oczy wszystkich w naszym mieście były zwrócone na mnie. Ale absolutnie to nie powodowało, że mi było źle, mi było bardzo dobrze. Ponieważ zamieszkał ze mnie Pan Panów i Król Królów. I ta potężna informacja i to potężne przeżycie spowodowało to, że ja zacząłem patrzeć na życie z perspektywy wieczności. Kiedy oddałem Jezusowi moje życie, to w jednej sekundzie odszedł ode mnie lęk, który tak naprawdę paraliżował w większości moje życie i tak naprawdę był takim moim przyjacielem, wiecie, ja dzisiaj tak to umiem powiedzieć, że był takim moim przyjacielem i takim narratorem, który tak naprawdę podpowiadał mi cały czas, jak mam żyć. Czyli mogę powiedzieć, że decydowałam przed przyjęciem Jezusa w większości w oparciu o to, ponieważ się bałam. Złączyłam jako nastolatka moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej z jednego powodu, ponieważ bardzo chciałam się czuć jak bezpiecznie. Wiecie, człowiek dla bezpieczeństwa, dla wartości, dla akceptacji zrobi mnóstwo różnych rzeczy. Często się ich wstydzimy, ale tak naprawdę chcemy być akceptowani, chcemy być kochani, chcemy być wartościowi. I chcę Ci powiedzieć, że jedyną osobą, która może spowodować, że będziesz akceptowany, że będziesz kochany, że będziesz wartościowy, jedyną osobą, która może to spowodować, jest Jezus Chrystus. To jest jedyna osoba, która chodziła po tej ziemi, która była zrównoważona. Zrównoważona psychicznie i emocjonalnie. Absolutnie w żadnej kwestii swojego życia nie zaciągnął go żaden rów. I tą osobą jest Jezus. Jedyny sprawiedliwy, jedyny sprawiedliwy, jedyny bez grzechu, ten, który oddał swoje życie za nas, za Ciebie i za mnie. Każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas zadecyduje w swoim życiu, gdzie tak naprawdę spędzi wieczność. Ja zadecydowałam i zaryzykowałam, choć nie widziałam Boga oczami swoimi, ale w swoim sercu dałam wiarę słowom, że wtedy, kiedy byłam jeszcze grzesznikiem, Bóg za mnie umarł. Wtedy, kiedy byłam jeszcze osobą, która chodziła w oparciu o własną sprawiedliwość, Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu Golgoty. To jest, kochani, potężna informacja, która może zmienić Twoje życie. W postaci takiej, że kiedy przyjmiesz Go do swojego życia, jako Pana i Zbawiciela,
to będziesz człowiekiem, który zyska niebo. Tak naprawdę Jezus Chrystus jest biletem do nieba. Bóg okazał swoją miłość w Jezusie Chrystusie. Wiecie, my jako ludzie często jesteśmy w stanie rzucać tak naprawdę, mówić o miłości, ale mówić słowa o miłości bez żadnego pokrycia. A Bóg jest przecudownym Ojcem. Przecudownym Ojcem. Powiedział o miłości i uczynił potężny akt miłości. Zaniżył swoje loty. Wszedł na tą ziemię. Przyjął postać człowieka. Poszedł na krzyż. Wziął twój i mój grzech. Twój i mój grzech został przybity wraz z Jezusem do krzyża. To potężna informacja. My jako ludzie często koło takich informacji przechodzimy mimo. Ale proszę Cię, nie przechodź dzisiaj mimo. Modlę też się o to, aby to, co będziemy mówić dalej, aby dotykało Waszych serc. Wierzę w takiego Boga, który chce, aby wszyscy doświadczyli prawdy i zostali zbawieni. To nie jest Bóg, który ma umiłowanie w śmierci grzesznika. To nie jest ten Bóg. Ten Bóg, którego poznałam ja i ten Bóg, który przyjdzie na tą ziemię jeszcze raz po swój Kościół, to Bóg, który kocha człowieka. Ale dopóki nie pojednasz się z Bogiem, to nie jesteś w stanie tej miłości zrozumieć. Ona nie jest intelektualna. Absolutnie. To trzeba przeżyć. To po prostu trzeba przeżyć. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Dzień dobry, kochani. Jest jedna pani wśród osób, które mnie teraz słyszą, która ma tylko jedno dziecko i jej mąż był przeciwny temu, żeby mieli dwoje dzieci, a ona całe życie marzyła, odkąd mieli to jedno dziecko, że bardzo chciałaby mieć drugie dziecko. Chcę Ci powiedzieć, że wkrótce Twój mąż zmieni decyzję, a Ty zajdziesz w ciążę. Do tej pory nie mogłaś zajść w ciążę, ale wkrótce zajdziesz w ciążę. I chcę, żebyś wiedziała, że Bóg jest za to odpowiedzialny, a z wdzięczności możesz Mu oddać swoje życie. Jest też kobieta, która jak była małą dziewczynką, mama uderzyła Cię w twarz. Uderzyła Cię tylko jeden raz, ale to zamknęło Cię na miłość. Jeżeli chcesz, możesz przyjść do Jezusa. On chce uzdrowić tę ranę. On chce, żebyś czuła się realnie kochana w Twoim życiu. Jest też mężczyzna, który zastanawia się, czy Bóg w ogóle istnieje. Za kilka dni dowiesz się, że człowiek, którego znasz od dawna i którego szanujesz, również poznał Jezusa. Niech to będzie dla Ciebie dowód tego, że Bóg realnie istnieje. Przyjaciele, tak naprawdę
Dzieje apostolskie, o których nie wiem, czy czytacie, bo nie wiem, czy czytacie Biblię, one się w ogóle nie zakończyły, absolutnie. Bóg żyje, Bóg dalej uzdrawia, Bóg dalej uwalnia, Bóg dalej wskrzesza z martwych. Bóg żyje, On nie umarł. Tak naprawdę religia oszukała nas. Poprzez różne czynniki w naszym życiu oddaliśmy nasze życie w ręce innych ludzi, ale to nie jest w ogóle zamysł Boga, żeby tak naprawdę ktoś sprawował nad tobą władzę. Bożym zamysłem jest to, abyś pojednał się z Bogiem, abyś Jezusowi oddał swoje życie i abyś stał się tak naprawdę w Chrystusie Jezusie Panem swojego życia. To jest bardzo istotne. Jest taka zasada, że albo będziesz rządził ty, albo ktoś tobą będzie rządzą, albo ktoś tobą po prostu będzie rządził. Taka niestety jest prawda o wielu ludziach. Jezus Chrystus żyje. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale ma życie wieczne. Bóg chce, abyś oddał Jezusowi swoje życie. Może nie rozumiesz dzisiaj tego, może nie masz takiej potrzeby. Ja też nie miałam takiej potrzeby, ponieważ wydawało mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Ale nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Za swoje uczynki nie możemy pójść do nieba, ponieważ Bóg zaprzeczyłby sam sobie. Rozumiecie? Bóg jest sprawiedliwy. A Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek poszedł w swoim życiu w jakimś tam kierunku. Każdy zboczył w jakimś innym kierunku. I może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ja kiedy poprosiłam Boga, żeby przekonał mnie w moim życiu o błędzie w moim życiu, to On przekonał mnie o tym błędzie i się okazało, że strasznie zboczyłam, strasznie odjechałam od prawdy Bożej. Dzisiaj, jeśli głos mój słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, pojednaj się z Bogiem. Prostym aktem wiary powiedz: Jezus, przyjmuję Cię do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Przepraszam Cię, że żyłam lub żyłem bez Ciebie. Przebacz każdy mój grzech. Obmyj mnie swoją świętą krwią. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego życia. Wypełnij mnie. I gwarantuję Ci, że Twoje życie zmieni się, dlatego że Bóg to potężna osoba. To nie jest enigmatyczna osoba. To potężny Bóg, który tak naprawdę wszystko stworzył. W Jego ręku jest cały wszechświat. I wiecie, kiedy tak sobie myślę o człowieku, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czymże jesteśmy my z perspektywy Boga? Czym jest człowiek? Ale popatrz, On oddał swojego Syna dla Ciebie i dla mnie. Czy nie jest to miłosny gest? To jest bardzo miłosny gest. Ja mam dwójkę dzieci i często sobie tak nad tym rozmyślałam. Wiecie, czy ja bym była w stanie złożyć taką ofiarę? Człowiek swoimi ustami jest w stanie wiele rzeczy powiedzieć, ale tak naprawdę w praktyce tego nie zrobić. A Bóg to, co powiedział, to zrobił. Nie puścił słów na wiatr, tak jak człowiek. To, co powiedział, to zrobił. Zaniżył swoje loty. Zszedł na tą ziemię. Uniżył się do postaci człowieka. Poszedł na krzyż. Zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca i mieszka dzisiaj w ludziach, którzy uznali Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela. Mieszka we mnie. Mieszka tutaj w moich przyjaciołach, którzy są razem ze mną. Czy wierzysz, że możesz stać się zbawionym człowiekiem? Wiecie, kiedy tak naprawdę odpada od nas ciężar, z którego często nie zdajemy sobie sprawy, a to jest ciężar naszych win. Kiedy ze mnie spadł ciężar moich win, moich przewinień, kiedy zaczęłam zdawać sobie z tego sprawę, że strasznie zboczyłam, że narobiłam mnóstwo złych rzeczy w moim życiu. I kiedy Jezus mi przebaczył, kiedy ja uwierzyłam w to, że moje grzechy są przebaczone, to spadł ze mnie ciężar win. Zrzuciłam to na Jezusa. Dlaczego mam chodzić w tych ciężarach?
skoro Jezus to zwyciężył i wziął na siebie. To jest też dla Ciebie. To jest dla Ciebie. Możesz na Jezusa zrzucić bagaż swojego życia. On jest wielki, to On ma moc. Rozumiecie? A my tą moc zyskujemy wtedy dopiero, kiedy tak naprawdę uznajemy Jego jako swojego Pana i Zbawiciela. To potężna informacja. Ojcze, ja modlę się, aby dzisiaj, w tej minucie, w tej sekundzie spadały łuski z oczu ludzi. Ja dziękuję Tobie, że słowa Ewangelii trafiają prosto do serca. Ja dziękuję Ci, że proste słowa dotykają ludzi, tak jak kiedyś nas dotknęło Twoje słowo. Uwielbiam Ciebie za to. Duchu Święty, przenikaj ludzi. Niech słowa, które będziemy mówić, dotykają serc. Niech przenikają całe jestestwo ludzi. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. A Ciebie, diable, związuję. Nie pozwalam Ci działać na tym miejscu. Biorę nad Tobą autorytet. Nie pozwalam Ci działać w umysłach ludzi. Nie pozwalam Ci ich oszukiwać. Nie pozwalam Ci przekręcać słów Ewangelii. Nie pozwalam Ci mówić do ludzi. Nakazuję Ci milczeć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Właśnie teraz knebluję Cię, związuję Cię. Zamykam Twój pysk i nie pozwalam Ci mówić do ludzi. Właśnie dzisiaj na tym miejscu ludzie będą jednać się z Bogiem. Ciężary będą z nich spadały. Ludzie będą chwalić w domach Jezusa i będą wdzięczni Bogu za zbawienie. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko blisko Ciebie być, tylko blisko Ciebie być. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był. Arela sikria la turia la critoria la siria loria lara la tia lara la lora. Arela cora la siria loria lara la cara la teria loria lara la cara la paralara la lora. Arela Cristo sihiria loria lara la cara la parale sacre de Cristo storo lo padre. Arela cara la nere le sacre le critoria loria lara la cara la paralara la lora. O sene sacre la siria loria lara la cara la paralaria loria lara la tia. A sedo sihiria loria lara la cara la paralara la lora. A psek nam pustka na tym miejscu, Ojcze. Ja przeklinam pustkę, powołuję tutaj ludzi, którzy są nastawieni na spotkanie Ciebie, którzy są poszukujący, którzy potrzebują podniesienia, którzy potrzebują zbawienia, którzy chorują, którzy są samotni, którzy są samotni. Jeżeli idziesz dzisiaj tą drogą, a Twój ojciec Cię odrzucił i masz z nim złą relację, przyjdź tutaj do mnie. Wiem, że miałeś problemy ze swoim tatą i że nie masz z nim dobrych relacji. Bóg jest dobrym ojcem. Przyjdź dzisiaj, a pokażę Ci Twojego ojca. Orele cara la nere le secre le Cristo stare la cara la paralara la lora. Orele siria lara la cara la tere le tiri oloria lara la tia lara la lora. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was i głosimy Wam Jezusa, którego sami spotkaliśmy. Zostaliśmy uzdrowieni, zostaliśmy uwolnieni i zbawieni prawdziwie. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was, aby się o Was modlić i Was uzdrawiać. Orele fore le cara la tihi li oloria lara la cara la paralara la lora. Ore le cresere le secre le criteria l'aria lara la cara la paralara la secre le crotto torolotia. Ore lara la secotore le tere le criso si figli oloria lara la cara la paralara. Ara la cuore le tessere le crito soro lo coro lo parlente nere le tiri lara la tia. Aria lara la secata cara la cara la tere le coro lo tere le tiri oloria lara la lora.
Czy bliska ci osoba albo kobieta została zgwałcona? Została zraniona głęboko i nie potrafisz sobie z tym poradzić. I nie potrafisz wybaczyć człowiekowi, przyjdź do mnie. Mam dla ciebie słowo od Boga. Jeśli bolą cię zęby, przyjdź dzisiaj do nas, zostaniesz uzdrowiona. Wiem, że masz problemy ze dolną szczęką, z zawiasami dolnej szczęki, która ci sztywnieje. Przyjdź dzisiaj do nas, zostaniesz uzdrowiona. Przez imię Jezusa, w imieniu Jezus jest uzdrowienie. Arele core le sacre le Cristo storo lo padre. Arele crito rilare le core le terre le sacre le Cristo storo lo coro lo padre l'aria l'ara la tia. Arele core le nere le sacre le crito rilore l'ara la cara la parlare la lora. Arele creto sore le creto sacre le Cristo storo lo padre. A se poto cara la nere le tiria la via l'aria l'ara la cara la parlare la lora. Arele ria l'aria l'ara la cara la nere le sacre le Cristo storo lo parlare. Are lo coro lo nere le sere le cori all'aro lo coro lo tere le critori allori all'ara all'ora. O se che te care le care le nere le sicro lo critori all'ara la cara la parlara la tiri all'ara all'ora. Are lo coro lo nere le crista stare la cara la parleri allori all'ara la cara la parlara all'ora. Are lo nore le rigalaro lo coro lo pare le sacre le cristo stare lo padre. A se che te care la care la nere le tiri all'ara la cara la parlara all'ora. Are l'aria all'ara la care le tiri alla serie allori all'ara la tiri all'ara all'ora. A se cota cara la cara la nere le tiri olori alara la cara la paralara. Ore le core le secre le Cristo storo lo secre le critari alari alara la lora. Ore le nore le secre le Cristo storo lo coro lo paralente nere le tiri alara. A se cota cara la terre le coro lo paralara la lora. Ore le ori alara lo so cota coro lo creste stere le padre. Ale le padre secre le conto nore le sere le tiri alari alara la lora. Are lo core le here le Cristo storo lo secre le coro lo parlente nere le tiri alara. Are alante secre le coro lo parlare la tiri alara la lora. Ori alla crita rialare le crita rialare io loro lo coro lo parlare la lora. A se cotore lo sigli alla rialara la cara la parlare la lora. Are lo core le tere le secre le Cristo storo il tialara la lora. Ore le nere le creto loro lo so coto coro lo coro lo parlente nere le tia. Aria l'ara l'ara la secca ta cara la cara la cor le tiri allora l'ara la tia. O se ne secre le Cristo storo lo cor lo parlente nere al cor lo parlare l'allora. Ori alante nere le secre le Cristo storo lo secre le critari all'ara l'allora. Are lo cor le tisi cli all'ara e all'ara la cara la parlare l'allora. Are la nuo so coto coro lo cor lo tere le Cristo storo lo padre. O so coto coro lo Cristo storo lo cor le tiri allora l'ara la tia. Aria l'aria l'ara la cara la tara la cara la terra le coro le terre le tiri olori all'ara all'ora. Ore le core le nere le crito di l'ore le secre le crito di olori all'ara la tia. Aria l'ara la cara la nere le coro le tara l'asse le olori all'ara all'ora.
ora lo cuore, la sacra, la cresta, storo lo sacro, la cresta, sempre stante, sterecchi all'ara la loro. Ora la Cristo, sì, figlio, l'oria l'ara, la cara, la parallara, la tia. Ora lo cuore, la terra, la sacra, la cresta, storo lo parallara, la loro. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem, rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powołam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem, rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Przyjaciele, dobrych kilka lat temu dostałam diagnozę, że mam raka piersi. I troszeczkę mnie to zmiotło, byłam już wierzącą osobą. Ale kiedy przypomniałam sobie proste słowa, że w ranach i ślinach Jezusa jest moje uzdrowienie, natychmiast moje serce skierowało się na tą prawdę. I chcę Ci powiedzieć, że bez udziału drugiego człowieka, sama, własną wiarą, uchwyciłam się tej prawdy, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty pokonał każdą chorobę. Nawet raka piersi, choć nie miał piersi. Był taki moment, że diabeł mnie oszukiwał, ale rak piersi nie został przybity do krzyża, bo Jezus nie miał cycków. Ja mówię, ooo. Ten, który wydziwia złe rzeczy. To nie ma żadnego znaczenia. Uwierzyłam w to, że rak piersi został przybity do krzyża. Jestem zdrowa, nie mam raka piersi i mam obydwie piersi. Bóg żyje. Często ludzie się zastanawiają, dlaczego tak naprawdę tak bardzo dużo złych rzeczy dzieje się na tej ziemi i zwalamy to, czy chcemy, czy nie chcemy, na tego Boga. Mówimy, że gdyby był, to by zareagował. Gdyby był, to by dzieci nie umierały na raka. Gdyby był, to by nie było pedofilów. Gdyby był, to by nie było tych, co kręcą narkotykami i zmuszają dzieci do ćpania. Gdyby był, to by nie było tyle biednych dzieci. Gdyby był, i gdyby był, i gdyby był, to by nie było tyle złego. Ale wiecie, dopóki tak naprawdę człowiek nie odda swojego życia Jezusowi i nie zapragnie czytać Jego słowa, to tak naprawdę absolutnie nie uzyska żadnej odpowiedzi. Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a Bóg dał ziemię synom ludzkim, czyli Tobie i mi. I to, co my robimy na tej ziemi, to jest tak naprawdę nasza sprawa. A Bóg jest i Bóg żyje. On po prostu dał Jezusa. A następny ruch Boga w kierunku do człowieka to będzie taki, że on po prostu przyjdzie po Kościół. A naszym zadaniem tutaj na tej ziemi jest oddać Jemu swoje życie. Rozumiecie? Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Oddaj Jezusowi swoje życie. Dopóki chodzisz własną drogą, to jesteś daleki od Niego. Dopóki chodzisz własną drogą i nie oddałeś Jezusowi swojego życia, to chcę Ci powiedzieć, że żyjesz w stanie wojny z Bogiem. Tą wojnę eliminuje z Twojego życia Jezus Chrystus. Dopóki nie oddasz Mu swojego życia, nie możesz rozumieć Boga. Dopóki nie pojednasz się z Jezusem, nie będziesz wiedział, o co w ogóle Bogu chodzi. Nie będziesz też wiedział, jaki jest Bóg. Jak oddasz Jezusowi swoje życie, to przede wszystkim zyskasz niebo. Doświadczysz wszystkich przywilejów, które Jezus zwyciężył dla nas na krzyżu Golgoty. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w takim czasie, że dużo ludzi szydzi
z Jezusa i z osób, którzy głoszą Ewangelię. Dużo ludzi postrzega Jezusa jako malutkie dzieciątko na ramionach swojej matki, Marii. Dlatego postrzegamy Go jako maleńkiego dzieciaczka, który tak naprawdę nic nie może zrobić, a na pewno już nie może nam pomóc. Ale to jest naprawdę nieprawda. Jezus był malutki, a potem dorósł, a potem był dojrzały. I na krzyżu Golgoty zwyciężył dla mnie i dla Ciebie życie. Ale kiedy będziesz postrzegał Go jako maleństwo złożone w żłóbku, którym trzeba się zajmować, przytulać Go i tak dalej, to tak, to jest słabe. Ale On jest jak potężny lew. On wystąpił przeciwko szatanowi jak potężny wojownik. To On zwyciężył dla mnie i dla Ciebie życie wieczne. Nie wiesz tak naprawdę, kiedy Twoje życie się zakończy. Dzisiaj żyjesz, a jutro może Cię na tej ziemi już nie być. Wiecie, jak to wygląda. Czy jesteś zdrowy, a jutro tak naprawdę możesz nie otworzyć swoich oczu. Ale ja dzisiaj stoję przed Tobą i mówię Ci, pojednaj się z Bogiem. Jezus pokonał śmierć. Śmierć jest pokonana. Śmierć jest pokonana. Człowiek autentycznie zbawiony i pojednany z Bogiem nie boi się śmierci. To jest tylko i wyłącznie przejście do innej rzeczywistości. Ja nie boję się śmierci, ponieważ mam pewność życia wiecznego, a moje obecne życie tutaj na tej ziemi jest po prostu jakimś elementem całokształtu. Kiedy zamknę swoje oczy, to po prostu przejdę do innej rzeczywistości. To się nazywa wieczne życie. Może zastanawiasz się nad tym, więc to jest dla Ciebie informacja. Jest życie wieczne. Jest wieczne życie. Możesz wieczne życie spędzić w niebie albo w piekle. I wiecie, jakbyśmy tego nie powiedzieli, czy powiemy to ładnie, czy brzydko, to prawda jest taka, że dopóki człowiek nie odda swojego życia Jezusowi, to idzie do piekła. Wszyscy ci, którzy nie oddali swojego życia Bogu, są w piekle, a ci, którzy oddają swoje życie Jezusowi, trafiają do nieba. Nie dlatego, że zasłużyli, dlatego, że Jezus dał nam ten przywilej. To On zrobił to, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie tego uczynić. Nikt z nas nie jest w stanie uczynić ani jednego dobrego uczynku takiego, żeby mógł sobie zagwarantować niebo. Jezus Chrystus dał potężną ofiarę ze swojego ciała. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej, tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Przechodzisz teraz tutaj i jesteś zdziwiony rzeczywistością wokół. Jesteś przerażony, jak to wszystko się zdestabilizowało przez raptem rok, dwa. Całe życie byłeś zadowolony ze swojej siły, z tego, co osiągnąłeś, z tego, jakie masz wykształcenie, jak bardzo nauczyłeś się pływać w tym wszystkim, w systemach finansowych. A teraz widzisz inflację, widzisz ten system, który kruszeje na oczach i jesteś pierwszy raz w życiu przerażony. Jesteś we własnych oczach, albo uchodzisz we własnych oczach jako stabilna psychicznie osoba, a budzisz się rano i masz łzy w oczach ze strachu, jak małe dziecko. Mimo że masz 50 lat, jesteś dojrzałym człowiekiem, masz dobry samochód, wstajesz rano i chce ci się wyć. Myślisz, że nie ma ratunku. Jest ratunek, o którym nie słyszałeś. Być może gówniana religia tego kraju rozmydliła Ci ten ratunek, ale tym ratunkiem jest Jezus. Nie jest to Jezus,
który przedstawiła ci polska religia. Jest to Jezus, który realnie przyszedł, abyś ty dzisiaj tutaj doświadczył stabilności. Stabilizacja, równowaga i satysfakcja są dzisiaj produktami deficytowymi i nie znajdziesz ich nigdzie indziej. To, co czujesz, kiedy nie masz siły się podnieść z łóżka, to jest dla ciebie sygnał ku przestrodze, bo przed tobą jest przepaść i masz tylko jedno wyjście, albo w nią skoczysz, albo zwrócisz się do Jezusa, którego nie poznałeś, ale możesz poznać dzięki nam. Przyjdź, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko utożsamiasz się z tym obrazem człowieka wylęknionego, tą sytuacją teraz, który przejechał się na własnym poczuciu sprawczości, siły. Jeśli jesteś przerażony, że już nie działa twoje poczucie siły, twoje poczucie potęgi, twoje zasoby finansowe już nie dają ci gwarantu bezpieczeństwa, to przyjdź do nas. Nie ma innego ratunku. Przychodzi czas indywidualnej siły życia, jaką jest wiara w Jezusa. Nic innego. Żaden system społeczny, żadna doktryna polityczna, żadne bezpieczniki, żadne nowe plany nie stanowią odpowiedzi. Odpowiedzią jest Jezus, którego możesz poznać. Jeśli tylko się ukorzysz, nie będziesz udawał hojraka, jeśli tylko klękniesz, to możesz mieć wszystko. Jeśli nie, to tak się przepaść. Moi drodzy, pytałam Boga, jaki problem macie w sercach? O co chodzi? Co jest takie główne, największy problem w waszych sercach? To sam będę powiedzieć, że samotność. Samotność jest w waszych sercach. Czujecie się samotni na wskroś. Próbujecie w jakiś sposób to zabić, te poczucie samotności. Próbujecie to zabić jakąś dobrą pracą, jakimiś zadaniami, szybkim życiem, chodzeniem do różnych lokali, do różnych sklepów, patrzeniem sobie, co kto sprzedaje, co znów można kupić. Chodzicie tym chodnikiem, ale w sercu macie wyraźnie samotność. Ta samotność głęboko was niszczy. Nauczyliście się żyć z tą samotnością, bo inaczej nie da rady. Nie znacie wyjścia, rozwiązania. Próbowaliście w różny sposób, ale się nie udaje. Powiem wam dlaczego. Bo jedyną możliwością, żeby usunąć samotność wnętrza, serca, jest przyjście do Jezusa Chrystusa. Przyjście i pojednanie się z Nim. Bóg załatwił całą sprawę oddzielenia człowieka od Boga. Oddzielił całkowicie to, co nas oddzielało od Niego. On oddzielił grzech. Jezus Chrystus wziął cały grzech, cały ten problem na samego siebie i został ukarany na krzyżu i On tam zginął. Po to, żebyś ty nie był już nigdy oddzielony od Boga. Żebyś na wieczność mógł żyć z Nim. Na wieczność mógł żyć z Nim. Tutaj na ziemi i po śmierci w niebie. Na wieczność. Rozumiesz? Nie skończysz się. Nie skończysz się twoje życie. Będziesz wiecznie żył z Bogiem. Wiecznie żył z Bogiem. Bóg jest Ojcem. Jest Tatą. I On nigdy nie miał żadnego pomysłu, projektu, żeby tworzyć człowieka po to, żeby sobie chodził ulicami i żył sobie w samotności i próbował sobie radzić z tą samotnością. On tak nie stworzył człowieka. On stworzył człowieka po to, żebyśmy wszyscy razem żyli razem z Nim. W miłości, w bliskości, w radości. Żeby nasz każdy dzień był dniem radości, entuzjazmu. Entuzjazmu. Czemu dzisiaj nie ma entuzjazmu na ulicach? Czemu jesteście tacy przybici, moi drodzy? A no właśnie ten brak. Brak Jezusa Chrystusa. Was, wasze wnętrza. To jest właśnie to. Coś ci powiem, mój drogi, mój kochany. Powiem ci to, że żeby Jezus mógł wejść do twojego życia, do twojego wnętrza, potrzeba tylko jednej małej, ale stanowczej decyzji. Twojej decyzji na całe życie. Że postanawiasz pojednać się z Bogiem. Przyjąć ten dar ratowania, zbawienia od Jezusa.
i ustanowić go swoim panem, panem serca, panem życia, królem serca, każdej decyzji. Zaprosić go do swojego życia, do swojego wnętrza, żeby wszedł. A on wejdzie na pewno i doświadczy zmiany. Doświadczy cudu, cudu, cudu. Poczujesz się tak, jakbyś zmartwychwstał. On zmartwychwstał dla ciebie, żebyś ty żył razem z nim nowym życiem, zupełnie nowym życiem, zmartwychwstałym nowym życiem. Mój drogi, mój kochany, po prostu przyjdź. Śmiało przyjdź. Śmiało przyjdź. Nie obawiaj się. On cię nie wyrzuci. Ludzie cię wyrzucali, on cię nie wyrzuci. Ludzie cię wyrzucali, mówię, ale on cię nie wyrzuci. Nie wyrzuci cię. Nie wyrzuci cię. Ten krzyż ci mówi, jak gorąco on kocha. Ten krzyż ci mówi, jak gorąco on kocha. Ten krzyż ci mówi, jak gorąco on kocha. Ten krzyż przez 2000 lat mówi ci, jak jest to sprawa prawdziwa, realna, stuprocentowa, że ona zmieni 100% twoje życie, przemieni. Po prostu potrzeba twojej małej, ale stanowczej decyzji, decyzji na całe życie, że wchodzisz w relację z Bogiem w oparciu o Jego krzyż, w oparciu o Jego dar zbawienia. Po prostu przyjdź do Jezusa, takim jakim jesteś, takim jakim jesteś, takim jakim jesteś. Przyjmij dar zbawienia, który Jego kosztował całe życie. Jego kosztowało śmierć, krew, cierpienie, ale Ciebie nic nie kosztuje. Tylko skłoń swoje kolana, swoje serce skłoń i przyjmij. To wystarczy. On stanie się Panem Twojego życia. On wejdzie do Twojego wnętrza i doświadczysz przemiany na wieczność. Wreszcie będziesz chodził ulicami razem z Bogiem. Nigdzie On nie odejdzie, ani ty od Niego nigdzie nie odejdziesz, ponieważ On obiecał ci w swoim słowie, że nikt ciebie nie wyrwie z Jego ręki. Na zawsze ty i On razem doświadczysz przemiany, doświadczysz miłości, doświadczysz życia, życia obfitego tutaj na ziemi i na wieczność. Dziękuję. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Pan był, tylko byś mym Zbawcą był. Jezus, uwielbiam Cię, weź moje serce. Jezus, uwielbiam Cię ze wszystkich sił. Jezus, niczego już nie pragnę więcej. Tylko byś mym Panem był, tylko byś mym Zbawcą był. Przyjaciele, zapewne każdy z nas słyszał tę przypowieść o synu marnotrawnym, który powraca do swojego ojca. Mnie bardzo w tej historii dotyka to, że on, tam jest napisane w Słowie Bożym, że on wejrzał w siebie. I to jest dla mnie początek w ogóle tak naprawdę pokuty, takiego świadomego zwrotu człowieka, że już człowiek nie patrzy na innych ludzi, tylko wie, że on zbłądził, zmienił kierunek swojego życia. Wejrzał w siebie, mówi Biblia. I powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko ziemi. I ja też, zanim poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to wejrzałam w siebie. I zrozumiałam, że ja zbłądziłam. Że ja zboczyłam z drogi, którą tak naprawdę 2000 lat temu wytyczył Jezus. Nie poznałam Go jako osobistego Pana i Zbawiciela i dlatego moim życiem, można powiedzieć, kierował diabeł, ale ktoś powie, jaki diabeł? Na przykład moim kierował lęk.
ale kiedy świadomie wejrzałam w siebie, uznałam się za człowieka winnego i pojednałam się z Bogiem, zaprosiłam tego Jezusa do swojego życia, zamieszkał we mnie, rozpostarł się we mnie, przebaczył mi moje winy, obmył mnie swoją świętą krwią, wypełnił mnie swoim duchem, dał mi życie wieczne, dał mi pewność zbawienia. I coś ci teraz chcę powiedzieć. Jest coś takiego, że to, o czym rozmyślamy, to przyciągamy do siebie. Ja rozmyślam o Jezusie. Ja rozmyślam, czytając Ewangelię, rozmyślam o Nim. Rozmyślam, jak żył, jak reagował, jaki miał stosunek do innych ludzi. Ale chcę ci też powiedzieć, co kiedyś się w moim życiu wydarzyło, jak sobie rozmyślałam o innych rzeczach. Bo każdy z nas doświadcza tej zasady. To, co rozmyślasz, to, co czcisz, to do siebie przyciągniesz. Ja kiedyś bałam się, że wyjdzie mi szczur z sedesu. I za każdym razem, kiedy siadałam na sedesie, to zaglądałam do tego sedesu, czy nie ma szczura. I chcę ci powiedzieć, że kiedyś pięknego razu usiadłam na sedesie i niestety okazało się, że spod spodu posnyrał mnie szczur. To, o czym myślisz, to, co czcisz, przyciągniesz do swojego życia. I moją modlitwą na koniec jest to, abyś rozmyślał w swoim życiu o Jezusie. Rozmyślaj dzisiaj o tych wszystkich informacjach, które wam zostawiliśmy. Zostawiliśmy wam troszkę materiału o osobie Jezusa. O tym, że Jezus żyje, że nie wisi na krzyżu, że zasiada po prawicy Ojca i że przyjdzie. Jeszcze raz powróci na tę ziemię, po Kościół. Dzisiaj, niezależnie od tego, kim jesteś, czy jesteś stary, czy jesteś młody, czy jesteś porządny, czy nieporządny, czy jesteś złodziejem, policjantem, prostytutką, politykiem, nieważne. Musisz pojednać się z Bogiem. Biblia mówi o nowym narodzeniu. Niezależnie od tego, jeszcze raz mówię, kim jesteś i jaka jest twoja pozycja społeczna, musisz pojednać się z Bogiem. Musisz narodzić się na nowo, oddać Jezusowi swoje życie, a wtedy zakończy się tak zwana wojna z Bogiem. Tego ci życzę i tego ci życzymy z całego serca. Nazywam się Agata Cerońska i wraz z moim mężem prowadzę wspólnotę w Warszawie. W każdą niedzielę o godzinie 10 na ulicy Dzierżoniowskiej spotykamy się i uwielbiamy Jezusa. Modlimy się o chorych, uwalniamy ludzi od demonów, spożywamy wieczerze, jesteśmy razem i dobrze się mamy. Jeśli to, co mówiliśmy, dotyka twojego serca, chcesz jeszcze się z nami spotkać, to zapraszam cię na nasze spotkanie. Warszawa, ulica 10, ulica Dzierżoniowska 11. Dziękujemy wam serdecznie, że chcieliście z nami troszkę pobyć i nas posłuchać.